Witajcie z kamionka. 29 września. Kończy się czas izolacji matek. No i przed kolejną porcją inwertu chcę sprawdzić, jak zalały ramki. Bo nawet w odkładach, te niektóre odkłady, te skrzyneczki, które widzieliście, są już tak ciężkie, że tam już właściwie nie ma potrzeby podawania. A tu chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy ten czerw już znikł całkiem, czy coś jeszcze będą potrzebowały. Tutaj otworzyłem już sobie ten ulik. Jak tam, no widać pod powałką też. Trochę pszczół. Tu jest 9 ramek. Zatwór już wyjąłem. Teraz podkurzacz. Może troszkę bliżej podjadę. Ok. Bo wyjąłem kilka rameczek, żeby spojrzeć. Pokażę, jak to wygląda, bo myślałem, że mają jeszcze więcej miejsca, ale tu już jest dość. Zobaczcie, to będzie 9. ostatnia ramka. I tak jak mówiłem, te ostatnie ramki, którąś pełną, będę zabierał do położenia nad gniazdo, ale to już później pokażę. Tutaj z zewnętrznej jeszcze troszkę jest, dół to pierzga, ale tutaj już wiele nie zostało. Ramki ciężkie, także trochę miejsca muszą mieć na uwiązanie na dole. A tutaj zobaczcie, na tych zewnętrznych troszeczkę na dole zostało jeszcze kilka centymetrów. Zobaczymy, co w środku po czerwiu. No jak widzicie, pojedyncze komórki, troszkę pierzgi, jeszcze trochę niezasklepionych, no ale to już jest końcóweczka. Też takie placki pierzgi są. Przed chwilą jeszcze świeciło słoneczko, pszczoły wracały z pożytków. Dużo pszczół jeszcze wraca z pyłkiem. Albo biały pyłek, jasnożółty, albo bardzo ciemnożółty. Także jest jeszcze widocznie co nosić. No wiadomo, astrowate kwitną, jakieś nagietki. Widzę, że powojniki wystartowały drugi raz. No tutaj też zalany dół, reszta posklepiona. To już są środkowe ramki. Także na tych już będzie się wiązał kłąb. No tutaj jeszcze usunę, wiadomo, tę rameczkę. Zagęści się trochę. Ale spójrzcie, co zrobiły przy izolatorku. No to wiadomo, teraz matkę wypuszczę w tym tygodniu na pewno. Tutaj, gdzie widzieliśmy kilka dni temu, zaczynały budować. Zbudowany plaster i zalany. Także no nie jest tak, że nie budują, bo budują cały czas. Jak potrzebują, to budują i tyle. Ale pszczoła się powygryzała. Teraz zobaczymy, co dalej, czy nie ma tutaj dziur. No tu też, tu jest jeszcze trochę więcej miejsca, ale tu już są te środkowe ramki. Tutaj niech sobie będzie to miejsce. Bo tak naprawdę, jak ona by była z przodu zalana do połowy, to jest też świat i ludzie. To są jednak duże ramki. To jest tak jak w warszawskich, kiedy mają gdzie iść. Następna też caluteńka, zalana do samego dołu. Nieposklepiona, no ale już widzicie. Czerwiu nie karmią. A to, co dostają, wszystko zostaje w rodzinie. Zobaczę, jak to się sprawdzi. Taka izolacja 3-tygodniowa. I na pewno, jak będzie wszystko w porządku, to w następnych latach wszystkie rodzinki będę izolował. Przynajmniej na króciutko. No dobra, ostatnia też jest zalana. Także nie ma co.
Ok. Spojrzymy za chwilę do którejś rodziny nieizolowanej. Jak to wygląda tam? No bo teraz się ociepliło, tam deszcze trochę popadały, temperaturka się podniosła. Także podejrzewam, że tam może być różnie. Pójdziemy za chwilę do jakiejś mocniejszej może rodziny nieizolowanej. Tutaj jest taka rodzinka 7 ramek, tak? Bo tu już odebrałem rameczki. Ale spójrzcie, tu jak tak przeglądałem. Czekajcie, bo to zachęcacz do wchodzenia pod karmiaczkę. Spójrzcie, zatwór. Tak, pierwszy. Jak przeglądałem, na ostatniej ramce, no jest zalana, nie? Ładnie. Ale spójrzcie, ile jeszcze jest trutni. Kilkanaście sztuk jeszcze tutaj jest. Zastanawiam się, co się dzieje, tak? Przeglądałem dalej. Wygląda, że jest w porządku wszystko, ale jednak utrzymały tutaj trutnie. Ramki też już ładnie zalane. No i tutaj widzimy tyle jeszcze czerwiu, ale te wszystkie już komórki, gdzie są powygryzane, to już jest wszystko zalane. Tutaj też truteń, jeden, drugi, trochę pierzgi, wszystko zalane do dołu. Nie posklepione, ale jest już pokarm. Także prawdę mówiąc, końcóweczka. Szybko poszło, bo to w ciągu, nie wiem, niecałych 2 tygodni. Ach, poczekajcie, popędzę je trochę. Niech się schowają z góry. Ja. Tutaj. Tutaj też, z tej strony zobaczcie. Resztka czerwiu. No jest tych komórek trochę, ale to już jest wszystko. Tu wszystko, wszystko, wszystko. Prawie do ostatniej komórki jest już zalane pokarmem. Z tej strony to samo. Więcej, mniej, ale już kończę. Już naprawdę ostatnie litry. Tu tak samo pójdzie ta rameczka na górę. Patrzymy dalej. No tu taka słabsza ramka, ale też jest prawie do dołu zalana. Wiadomo, środek no musi mieć to miejsce. Tutaj dennice są co prawda takie głębsze, ale bez przesady. To nie jest 10 cm, żeby miały gdzie wisieć te pszczoły. Także niech mają miejsce na plastrze. Bo to też zależy od rodziny. To nie jest tak, że wyjedzą wszystko. Bywa tak, że zresztą będziemy rozmawiać zimą. Bywa tak, że rodzina szybko się podniesie. Bywa tak, że długo siedzi nisko. Albo wyje ten pokarm. Albo jest oszczędna i do wiosny im wystarczy. I w ogóle nie ma się czym przejmować. Tutaj też, jak widzicie, dotąd. Dotąd jest wszystko powlewane. Błyszczą się. Trochę widać. Druga strona tak samo. Dostały po 2 razy tak naprawdę wlane, czyli około 8 kg inwertu. No tutaj jest mniej, bo tu jest, ale też 3/4, no 3/4 jest zalane. I ostatnia ramka właściwie do dołu i to już zasklepiony jest stary pokarm. Dobra. Ok, poskładam. No zejdź, hop. Poskładam i pójdziemy do jakiejś rodzinki takiej też nieizolowanej. Zobaczymy, jak tam wygląda. Dobra, zejrzymy teraz do następnej rodzinki. Tutaj też nie ma izolatora. Rodzinka jest z tych mniejszych. Tak jakoś się złożyło, że te największe poizolowałem. A te małe tak zostały.
powałka na powałce. Na powałce, jak widać, przyłek jest. No tylko teraz czy dadzą podejść. Nie są szczęśliwe dzisiaj. Zatwór. Ostatnia ramka pełna do dołu. W rogu kilka komórek na kilka lat. Troszeczkę na. Zostało jeszcze. Ale to nie ma znaczenia, takie ilości to naprawdę. Nawet jakby na tych środkowych było 1/3 ramki, jakby była pusta, to też będzie fajnie. Dobra, co tutaj? To samo, ramka do dołu załamana. Tutaj też. Nie posklepiony, ale jest zalany do dołu. Trzecia ramka. Też, tylko tutaj od tylnej ścianki trochę zostało. No, a tutaj jest dużo. Pszczół na pewno ubywa, ale jak widzicie, jeszcze jest co zazimować, mimo że to jest co? 7 ramek, tak? Czyli tak naprawdę zostanie 6, ta jedna pójdzie na górę, wystarczy. Też zalana jest cała. Czwarta ramka nie ma czerwi. I naprawdę jest fajnie. No i mamy, doszliśmy do czerwiu. Tutaj, jak widzicie, taka plama. Tu troszeczkę, a to już są wszystkie komórki zalane. Naprawdę fajnie w tym roku. Zawsze borykałem się do listopada. Tu też widzicie, tyle mam czerwiu. Jeszcze jest, no ale... Ale jest lepiej, zalewają. Przyglądam się, czy nie zobaczę warozy na pszczole którejś. Na razie nie widać, o dziwo. Chociaż w tym roku było spokojnie. Dobra. Nie widać na żadnej. Jeszcze jest trochę czerwiu, także na pewno ma się gdzie ukryć. Ale jeśli to będzie setka czy dwie, to i tak ręce do bozi składać. Żółta matula. No i plamy czerwiu. Tyle i tutaj troszkę. Czy są larwy? Pojedyncze jajeczka. Także naprawdę spoko. Tutaj jest więcej czerwi. Ta chyba ramka ma najwięcej. To są te dwie rameczki z czerwi. Ach, propolis ładnie klei. No i ostatnia zalana do końca. Także jak widzieliście, tak naprawdę jak teraz dostaną w podkarmiaczkę 2-3 litry, żeby zalewać miejsce po czerwiu, i mamy po wszystkim. Nie ma larw, nie ma kto wyjadać tego pokarmu teraz.
Tak więc na dużo dłużej im to wystarczy. Dobra, popędzę je trochę na dół. Poczyszczę troszkę propolisu. I zaraz kończymy. Tutaj a propos propolisu. Spójrzcie. Te otworki miałem oczywiście na zimę przyblokować. Ale wiadomo, jeszcze tydzień temu nic się nie działo, a teraz zobaczcie, pszczoły już pracują nad tym. Tu też przyszła z propolisem, zobaczcie, jak klei, kombinuje. Dobra, wszędzie? No prawie wszędzie. Tu też widzicie, już jadą siateczkę, tylko widać z tyłu pracę. Podejrzewam, że jedne wkładają, drugie kradną. No ale zobaczcie, we wszystkich już zaklejają. One miały zostać trochę uchylone, żeby można było. O, tutaj już zabiły całkiem, zabudowały do ramki. Także koniec grzebania, tak? Tutaj jest ich więcej, pszczółek. No tu jak pięknie. Zobaczcie. Same sobie radzą. Też już budują. Także tak to wygląda. Przejrzałem kilka rodzinek. Więcej niż pokazywałem, no ale nie ma sensu wszystkiego nagrywać. Widzieliście, no i te mocniejsze i te słabsze. Wszystkie pracują. Przygotowują się do zimy. Teraz patrzę, też ładnie latają. Zobaczcie. Ten malutki. Znaczy malutki. To była taka rodzinka. Najsłabsza. I wcale się nie rabują. Tutaj był oblot przed chwilą. Młodej pszczoły. Krążyły sobie przed wylotkiem. Widzicie, jeszcze cały czas. Cały czas pracują. O, z jakimś czerwonym pyłkiem przyleciała. No, co chwila zauważcie, że przylatuje jakaś z pyłkiem. I w obydwu rodzinach, no we wszystkich, powolutku latają. Dobra, rodzinki przejrzane. Stan zakarmienia, jak widać. No jest dobrze już. Już jest dobrze. Wiadomo, zdarza się ramka taka niedolana jeszcze, ale tak jak mówiłem, tutaj na pewno jeszcze tych pszczół będzie. Ja nie liczę na to, że zostanie tyle, ile jest. Jeszcze się coś tam zabierze z gniazda. Te najgorsze ramki, najsłabsze, jeszcze pójdą na przechowanie. No i tyle. Jest jeszcze w miarę ciepło, także inwert można spokojnie podawać. Jak widzieliście, już w większości jest posklepiony. To co zostało, to naprawdę z tym poradzą sobie. Patrzyłem, odkłady też podkładałem im rameczki, żeby lepszą wentylację od dołu miały, bo nie wszystkie stoją na stojaku. To naprawdę ciężkie są. To już jest napakowane ładnie. Z głodu nie umrą. A będę myślał teraz nad ociepleniem, nad tym, jak to najfajniej będzie do zimy wprowadzić. Dobra, także sprawdzone. Czekam jeszcze troszkę, niektórym podolewam. I czekam jeszcze, następny tydzień będzie dymienie. Okaże się, co było warte to leczenie całoroczne. No, przekonamy się, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, do roboty, nie ma co. Niedziela się kończy. Trzeba brać się, lecieć do domu. Tak patrzę na te loty, przy odkładach teraz się ruszyły. Fajnie jeszcze, fajnie jest popatrzeć, jak jeszcze pracują. Dobra, na razie.